będzie się miała o tym, co przed chwilą zapowiedziałam. Nie trudno rozpoznać, że już sygnał zapowiedzianego tematu muzyczny. Takie krótkie wprowadzenie. Mili Państwo, do tematu, który, jak powiedziałam na początku, będzie poruszał informacje dotyczące przełamania wewnętrznej państwa bariery, wiarę istnienia inteligentnych cywilizacji w kosmosie, przybliżenie państwa ufności do rzeczywistego istnienia istot duchowych, bo one istnieją, one są i są wielkimi przyjaciółmi Ziemi i ludzi. I nawet Państwo sobie nie zdajecie sprawy, a może niektórzy już na szczęście zdają sobie sprawę, jak bardzo ta pomoc na czas wielkiej przemiany na Ziemi ludziom będzie potrzebna. Mili Państwo, ta otwartość będzie ogromnie potrzebna, zwłaszcza w roku 012 i czasie, którego już niewiele do tego roku pozostało, więc jest go nie za wiele. Natomiast jest wystarczająco dużo, żeby przełamać ten opór, żeby otworzyć umysł, otworzyć serce i wyrobić w sobie właściwą postawę ducha, kiedy w tym szczególnym roku ważyć się będzie los ziemian przy przekraczaniu bramy czasu, bo w istocie tak będzie. Tak zwanego przejścia do nowej ziemi, tej zapowiedzianej, prorokowanej, o której Państwu wiadomo, również z pism religijnych. Jest to czas nowej epoki, zwanej epoką serca albo epoką wodnika. Wiemy, że Państwa uwaga obecnie jest bardzo mocno, oj bardzo mocno odciągana i odwracana w wielu kierunkach zorientowanych na przywiązanie do materii, do systemów, do ideologii, które na Państwa oczach rozpadają się teraz i temu Państwo też nie zaprzeczycie, ponieważ czas tego na Ziemi się kończy i tego zatrzymać się nie da. Natomiast ciągle wielu ludzi, za dużo, jak na czas obecny, w sposób bardziej świadomy albo w ogóle nieświadomy, oddaje tym starym systemom, tym starym ideologiom i materii swoją energię, zupełnie zaniedbując duchowe przygotowania do wielkiej przemiany na Ziemi. A to jest podstawa, ponieważ do tego zmierza transformacja planety i gatunku ludzkiego, do uduchowienia. Takie jest przeznaczenie Ziemi i ludzi. Mili Państwo, wiemy również, że nie tylko Wasza duma ciągle dopomina się o udowodnienie swoich racji rozumowych. Świat jakby dzisiejszy, ludzki, chciał rozebrać Boga i to, co się dzieje, na rozum. Nie za bardzo to się uda, bo za uboga wiedza jest na Ziemi, za małe zrozumienie i wiara będzie ogromnie ludziom potrzebna w tym czasie. I co jeszcze ludzi zwodzi? Zwodzą ludzi przekonania społeczne, polityczne, religijne. Czyli to wszystko, czym ludzie byli karmieni przez długi czas tak naprawdę. Ale wierzcie mi Państwo, że na dzień dzisiejszy światłe autorytety, zarówno polityczne, te oczywiście na najwyższym szczeblu, jak również naukowe i religijne, doskonale wiedzą, bardzo dobrze wiedzą, co zbliża się do Ziemi w roku 012. Więc zapytacie Państwo, dlaczego Wam o tym nie mówią. I tu musicie Państwo coś wiedzieć. I dobrze, żebyście wiedzieli o tym. Bo ci, którzy wiedzą, którzy są waszymi przywódcami, boją się was. Boją się waszej reakcji. Ponieważ wiedzą, że nieoświecone masy ludzkie są nieobliczalne w działaniu. I stąd ten lęk. Dlatego jest taka duża dostępność w internecie do informacji, żeby ludzie się sami oświecali, żeby otwierali umysły, żeby zdobywali wiedzę. Bo jak widzicie Państwo, jakoś nikt tych stron nie zamyka.
Jakoś nikt nie morduje tych ludzi, którzy piszą, którzy działają, którzy głośno mówią na ten temat. Pozwalają. Pozwalają również z tego względu, bo się boją o własną skórę. Bo nie wiedzą, jak mocno pięści wasze by się przeciwko nim mogły zacisnąć. Natomiast poplecznikom ziemskich systemów ciągle przyświeca nienasycony głód zarówno władzy, jak i chciwości na dobra materialne. I ich też się boją. Dlatego, proszę Państwa, poprzez to, że niewielu procentowo ludzi, bo taka jest prawda niestety na dzień dzisiejszy, szuka tej wiedzy i zabiega o jasność swojego umysłu, ciągle jesteście przedmiotem manipulacji. I to jest wasz problem. A mówiąc dosłownie, tak naprawdę to i wy manipulujecie, i wami się manipuluje. Taka wzajemna pułapka jest to, która prowadzi do nikąd. I największą z nich są przekonania religijne. To państwa, przed tym macie lęk największy. I sami się ograniczacie tak naprawdę. Bo z Boga każdy tyle bierze, ile chce wziąć. A Bóg w swoim bogactwie chce dać człowiekowi bardzo dużo, a człowiek bierze bardzo mało. Państwa wybór. Bo, kochani państwo, też nie jest prawdą, że myślący kapłani nie wiedzą o tym, co się ma wydarzyć w roku 012. Wiedzą znakomicie. I niektórzy bardzo by chcieli zrzucić z siebie to jarzmo tajemnicy. I raz jeszcze powtarzam, boją się was. Waszych reakcji, jak zareagujecie. Czy z pięściami nie zwrócicie się do nich za te lata milczenia. A to zupełnie nie o to chodzi w dzisiejszym czasie. Tu nie chodzi o zemstę. Tu nie chodzi o żale. Tu chodzi o zjednoczenie i wzięcie odpowiedzialności za siebie na ten niełatwy czas. Bo przecież epoka serca przede wszystkim niesie ze sobą wiedzę o przebaczeniu, o zrozumieniu innych i siebie. I tak powinno być. I do tego trzeba dojrzeć. Dlatego ciągle się mówi o wyrobieniu właściwej postawy ducha. A ku temu zbliży was wiedza. Ta wiedza, która teraz całymi naręczami na ziemię schodzi. Podobnie będzie w niedzielę, kiedy zejdzie wiedza niebiańska do ludzi na ziemię. Poprzez wasze pytania, poprzez jakość waszych pytań otrzymacie to, odpowiedzi na to, co was interesuje. Jeżeli nie padnie właściwe pytanie, nie zajdzie odpowiedź. Dlatego niechaj te pytania będą mądre, przemyślane, ważne dla was i dla innych ludzi. Więc proszę państwa, to co nie jest wam przekazywane w mediach, przekażę na antenie tego radia, bo po to ono istnieje. Mówić by oczywiście dużo, natomiast dzisiaj, jeśli dzisiaj nie zdążę, to może jutro troszeczkę, uszczerbku zrobię w programie powitalnym pani Lucyny Łobos i Williama i skupię się na tym, co...